Hej, witajcie w nowym odcinku na moim kanale i dzisiaj będzie to testowanie moda. Tak, można powiedzieć, że to nowa seria, chociaż nie jestem pewna też. Powiem tak, jeśli będą z tego jeszcze inne odcinki, to będą, jeśli nie, to nie. Bez spiny. Wiecie, o co chodzi. W każdym razie chciałam dzisiaj przetestować moda. Moda związanego z pracą, jak już po tytule możecie wywnioskować. I z tego, co tu wyczytałam, tutaj chyba są informacje, no tak mniej więcej, bo to wszystko po angielsku. Ten mod nam ma pozwolić wybrać sobie podczas wybierania kariery, czy chcemy pracować z simem na pełny etat, czy na pół etatu. Tak samo mają być przed awansami jakieś zapytania oraz możemy też pracować będąc na studiach, z tego co rozumiem tutaj. Oraz możemy mieć obawy i pragnienia związane konkretnie z naszą pracą. Dlatego będziemy to testować, moi drodzy, bo to jest mój pierwszy raz. Nie znam tego moda, nie wiem czy w ogóle działa, więc zaraz to sprawdzimy. Tymczasem trzeba go najpierw pobrać. Okej, mamy wybrać jednego moda, nie więcej, ale jednego typu. Czyli tutaj mamy podzielone to na jakieś typy, tak? Czyli ta promocja, czy... Tutaj mamy tylko jedno do wyboru, więc pobieramy tylko ten jeden. I sobie go oczywiście zapisujemy, gdzie tam nam pasuje. Tutaj mamy wybrać typ kariery, czyli czy ma być pełny czy pół etatu. I tutaj mamy dla młodych dorosłych, dla starych i dla zwierząt. I nie mamy innego wyboru. Tutaj jest jeszcze jakaś opcja. Cheat only, czyli za pomocą cheatowania, tak? I tutaj jest też do wyboru dla nastolatków. Dobra, wezmę tą wersję dla przetestowania. I tutaj mamy teraz do wyboru jobs na pracę na uniwersytecie, tak? Czyli tak, mamy dla simów i zwierząt, tylko dla ludzi, czyli dla simów, albo tylko dla zwierząt. A weźmiemy sobie chyba dla simów i dla... Albo nie, dobra, weźmiemy tylko dla simów biorę. Bo tak zwierząt to raczej testować nie będę. No i mamy jeszcze jednego moda dotyczącego tych obaw i pragnień, to również pobieram. Czyli tak reasumując, pobrałam sobie pytania przed awansem. Wybrałam wybór kariery typu, czy to ma być pół etatu, czy cały etat dla dorosłych, starszych i młodych dorosłych oraz zwierząt. I wybrałam sobie pracę na uniwersytecie tylko dla simów oraz wybrałam pragnienia i obawy w pracy, tak. No i dobra, wszystko mam pobrane. Teraz sobie te pliki otworzymy. Jak już mamy pościągane te pliki, jak widzicie jest ich 4, to sobie po prostu przenosimy je oczywiście do folderu Downloads w Ultimate Collection. W moich dokumentach, tam gdzie macie swoje dokumenty odnośnie tej wersji gry. Ja sobie stworzę nowy folder. Stworzę sobie nowy folder mody praca. I nie będę ich już rozdzielać, bo one są tak w jednym pliku i przenoszę sobie po prostu jeden. To jest dotyczące tego awansu. Tutaj mamy wybór etatu. I tutaj mamy pracę na uniwersytecie oraz mamy moda dotyczącego obaw i pragnień. I w sumie to są 4 mody. Jak widzicie, wrzucam je do jednego folderu w Downloads. Także w ten sposób to instalujemy. I teraz, moi drodzy, odpalę grę i zobaczymy, jak to działa. Także tego. Ja tu sobie wchodzę do gry, a tutaj takie rzeczy się odwalają. Bożej całuje się, znaczy Demon całuje się z matką. Bo jak już możecie zauważyć, jesteśmy u biedaków, tak? Pomyślałam, że będzie fajnie sobie przetestować mody na biedakach. A co tam, taki powrót do przeszłości. Dokąd ty idziesz? Kopnąć śmietnik. No, ja proponuję, żebyśmy jednak przetestowali sobie wszystko. Ale to musimy poczekać na kompa. Tak, dostaliśmy kompa. Także Balbina tutaj zostawi tam gry i wezmie kompa. Balbina nam przetestuje karierę tego moda. O, proszę bardzo. I możemy sobie wybrać pełny etat albo pół etatu, tak jak jest zgodnie.
Może spróbujmy pół etatu, bo Balbina... Jak to wygląda? Internetowa wyszukiwarka... czyli normalnie jest wszystko tak, jak powinno być, tylko chyba jest mniejsza pensja, tak mi się wydaje. I pracujemy po 3 godziny. Tak, i wszędzie jest, jak widzę, że tylko 3 godzinki. No dobra, to myślę, że podejmiemy sobie tą karierę. Sorry. Jeszcze raz. Albo przejrzyjmy oferty na pełne, ale to chyba mi się wydaje, że będą takie normalne. O Jezus, co oni tu robią? No, to są takie normalne, po prostu normalna praca. Zakończ poszukiwanie i weźmiemy jej na pół etatu na razie. Weźmy jej coś w końcu. Niech będzie to. Za 62. O godzinie 15. I jak pracujemy? Normalnie 5 dni w tygodniu. Czekajcie, ja nie tutaj... No dobra, w takim razie teraz, moi drodzy, ja czekam na jakieś awanse i tak dalej. No dobra, jest 19 i Balbina wraca z pracy i powinna teoretycznie dostać awans. I jest. I tak, dokładnie. Czyli możemy sobie zadecydować, czy chcemy dostać ten awans, czy nie. W sumie nie wiem, jaki to ma mieć cel, bo kto by nie chciał awansu, ale możemy przyjąć albo odrzucić pracę i wtedy dostajemy normalnie awans. I to by było tyle, jeśli chodzi o awanse. Na razie nie uświadczyłam... Nieważne. Na razie nie uświadczyłam żadnych obaw ani pragnień związanych z pracą. Ale... ale to nieważne. Okej, Damian przybył na studia. I jak widzicie, też może wybrać pracę na pełny etat lub pół etatu. Jesteśmy na studiach, więc oczywiście weźmiemy pół etatu. Co to w ogóle jest? Sprzedać dzieło literackie, aha. Dzisiaj nie ma więcej dostępnych ofert pracy, oj. Czyżby to jednak nie działało? Na pełny etat działa. Ciekawe w sumie, czy to po prostu działa na takiej zasadzie. Sprawdźmy jeszcze raz pół etatu. O! Teraz zobaczcie, że jest pół etatu dostępne. No siłoda w sportowcu to tak nie bardzo. Bo on, jak widzicie, jest na ekonomii, to coś bym chciała może pod tą ekonomię, ale raczej wątpię, żeby coś się pojawiło, bo chyba będą te same oferty, co tam, tylko będą właśnie one, tak, 15-18. Dobra, ogólnie te prace na pół etatu tutaj mi nie pasują, ponieważ są właśnie od 15 do 18 i mi nie grają razem z moją, z zajęciami na studiach, więc sobie pół etatu daruję. Zatrudnimy Damiana na pełen etat. Bo tam były dostępne tak do 17 maksymalnie jakieś prace, więc zobaczymy. Tu jest 15.21, to nie. Jest 11.17, więc weźmiemy to. No i dobra. Mamy pracę i mamy studia. I, no i jak to teraz będzie wyglądało? On chce siku. No dobra. Dobra, mamy kolejny dzień i Damian teoretycznie powinien iść dzisiaj do pracy, ale... Zastanawia mnie to, bo nie ma tutaj żadnej, wiecie, zakładki z pracą. Wiem tylko, że miał iść na 10, czy tam na 11 i samolot o 10 miał po niego przyjechać, więc zaraz zobaczymy, on sobie na razie odrabia pracę. Okej, kochani, przyjechał samochód i Damian jedzie do pracy. Zobaczymy, jak to będzie. Ma nawet pragnienie iść do pracy, okej. Nawet nie wiedziałam, że to kariera przestępcza była, ale dobra. Myślałam, że wybrałam mu karierę sportową. I teraz jestem w lekkiej konfuzji, ale okej. No zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak wróci. Na razie nie widziałam żadnych obaw ani pragnień związanych z pracą, więc... zobaczymy. Nie wiem, czy to działa w ogóle, te obawy i pragnienia. Okej, Damian normalnie wrócił z pracy.
I dostajemy awans, czyli pojawiło się wolne miejsce na stanowisku incansant w karierze przestępcza od 17 do 1 w nocy. I tutaj Damian teraz odmówi, no bo mu nie pasuje po prostu godziny pracy. Jest pragnienie dostać awans, ale to jest normalne pragnienie, tak jak zawsze, więc... Czyli ten mod działa, tylko po prostu nie widać tutaj postępu naszej kariery. Nie mamy takiej drugiej zakładki i nie wiem, czy w ogóle chyba nie da się tego gdzie indziej sprawdzić, więc... No jest taki minus, że po prostu nie będziemy tego widzieć, ale możemy pracować, więc... Więc działa i myślę, że jest to całkiem spoko, nie? I fajnie, że możemy sobie wybierać właśnie, czy chcemy awans, czy nie. Na przykład w tym przypadku to mi się przydało bardzo. Bo na przykład nie chciałam, żeby on pracował od tej 17 do 1 w nocy, bo dla mnie tutaj, widzicie, z wykładami się nie pokłada. Ale na przykład jak na drugim roku zmieniłyby mu się godziny i wtedy by mu pasowało, to wtedy mogłabym przyjąć awans, prawda? Więc to też jest zawsze jakoś do wyboru. No i ogólnie mod wydaje się całkiem fajny, ciekawy. Wprowadza taki trochę realizm do gry, chociaż w sumie w życiu realnym raczej każdy przyjmuje awans, a nie się zastanawia albo odmawia. Także no... Ale jak widać, można dokonać wyboru i myślę, że to jest fajne. Nie wiem jeszcze, jak działają te pragnienia i obawy odnośnie kariery, ale i tak mi się to podoba. I fajnie, że mogę na przykład studiować i pracować jednocześnie. Ale fajnie też móc zarobić sobie coś swojego i rozwijać jakąś tam karierę. W sumie nie wiem, czy potem jak on wróci do domu, to czy ta kariera będzie... że tak powiem, do kontynuowania? Czy już raczej nie? Ale to nie chcę teraz sprawdzać, bo musiałabym rzucić studia. Trochę tak niefajnie, nie? Więc już nie będę mu tego robić. Nie będę rzucać studiów. Ale w każdym razie, jeśli chodzi o tego moda, to mi się wydaje, że jest bardzo fajny. No i cóż, cóż więcej mogę powiedzieć? Chyba wszystko sprawdziłam, tak mi się wydaje, nie? Tak, było sprawdzony etat, był sprawdzony awans i były sprawdzone studia, więc zostały tylko te pragnienia i obawy, które się niestety nie pojawiają, ale może to jest po prostu kwestia losowa, więc... No ale dobrze, w takim razie to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że ktoś skorzysta i że podobał wam się odcinek ogólnie, taki nowy. Bo myślę, że z The Sims 4 jest dużo takich przeglądów modów, a z The Sims 2 raczej chyba nie za wiele. Znaczy te popularniejsze na pewno są gdzieś, ale takie znalezione przypadkiem i testowane na żywo to chyba nie. W każdym razie być może pojawią się jeszcze jakieś inne odcinki, jeśli znajdę jakieś ciekawe mody, więc tak... Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych. Pa, pa!